Podróże po literaturze Ostrzyżony na jeża, dwudziestopięcio i półletni letni hieronim łukał histerycznie, kiedy ciotka honorata kazała mu czytać ckliwe harlekiny. Zdziwaczała stara panna, rozmiłowana w rokokowych bibelotach, rozpamiętywała wciąż swój dawny zawód miłosny. Pogrążyła się w wyimaginowanym świecie roman i wciągnęła weń swojego siostrzeńca. Znużony cukierkową lekturą Hieronim, postanowił znaleźć więc książkę, która nie byłaby dla niego aż tak wielką męczarnią. Niepostrzeżenie czmychnął do znajdującej się nieopodal biblioteki. Przemierzając korytarze zastawione wypełnionymi po brzegi regałami, z zainteresowaniem przyglądał się opasłym woluminom. Zachwycony różnorodnością księgozbioru, sięgał po kolejne tomy. Najpierw dotarł do półki z literaturą science fiction. Przerażony wizją z rzeczywistości, skierował swą uwagę ku kolejnym działom. W ręce wpadł mu średniowieczny inkunabuł bogato inkrustowany różnokolorowymi miniaturami. Dostrzegłszy kruchość pożółkłych kart manuskryptu. Z drżeniem odłożył go na miejsce. Wertując nowo odkrywane dzieła, natknął się na literaturę piękną. Oszołomiony kunsztem dramatów Johanna Wolfganga Goethego, dekadencką nutą utworów Szarla Bodlera i magicznością mistrza i małgorzaty Michała Bułhakowa zapragnął przeczytać, ile tylko zdoła. Z zaciekawieniem śledził opisaną w boskiej komedii wędrówkę Dantego w zaświaty. Emocjonował się przygodami serwantesowskiego rycerza Don Kichota. Ogromne wrażenie wywarło też na nim arcydzieło Joyce'a Ulises. Nieoczekiwanie wypatrzył stojący w rogu niewielki tomik. Była to poezja, która go poraziła, naruszająca tabu. Drastyczna w sposobie widzenia opisywanych zjawisk. Autorem tych wierszy był Tadeusz Różewicz, polski noblista bez nagrody Nobla.